Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Idę recyklingować. Postanowiłam nagrywać vlogi, słuchajcie, w maju, bo są moje urodziny i będziemy normalnie urodzinkować. Nie wiem, czy to będą vlogi jeden na dwa dni, czy jeden na trzy dni. Nie patrzcie na bałagan, tu się pracuje. Ale zaczynamy w poniedziałek. Zobaczę, jak tam będę miała chwilę, ile będę miała materiału, to będę składała te vlogi. A dzisiaj, jako że poniedziałek, to i kawy z wróżką i różne dziwne rzeczy. Dorota tutaj cyrkuje, zaraz wam pokażę ze zdjęciami, z cukrem. Jakkolwiek magicznie to nie zabrzmi, to właśnie jest magiczne. A ja jestem przy diagnostyce klątw. Zaraz kawa, za pół godziny muszę jeszcze naładować pióra, bo mi się wszystkie wykończyły. Reklama. A ciasteczki są. Oddaj. Jodam. To dla innych. To dla innych. Swój mam. Sama se robię. Se mam. Także jakoś vlogi będą się ukazywać. Już we wtorek macie vloga z Białowieży i z Miejsca Mocy. Znaczy we wtorek, chociaż ja nagrywam w poniedziałek, ale wiem, kiedy go wrzucam. Także tak. Natomiast ja postaram się te vlogi jakoś wrzucać majowo. Swój miesiąc trzeba uczcić. Tak. I czekam na wasze kartki. Ja sam się pytam. Kartki. No. W każdym razie zaczynamy. O, proszę, a Dorota tutaj rzeźbi. Sprzątam. Rzeźbi, cukier sprząta. No bo trzeba było zdjęcia zrobić. A ja was przeprowadzę przez. Zobaczcie, mam układ. Nawet na Insta dałam, ale. Diagnostyka klątw i uroków jest oczywiście do zakupienia w sklepie. Zrobiłam też te runy pogotowie. Już to wszystko już macie. Wszystko już macie. Ale zobaczcie, jak ładnie widać urok. Umysł totalnie zainfekowany, ciało też odbiera złą energię, reszta w porządku, ale mamy tak, działania magiczne specjalnie od osoby, która mogła być zakochana. No spętanie to nie jest, bo spętanie to demony by były, ale urok miłosny na pewno, a w radzie, że trzeba wrócić do przeszłości i tą przeszłość ogarnąć po prostu. No i może nie zamordować tego, co czynił, albo zlecił, ale na pewno odcinanie strun by się przydało, ale pięknie to wygląda. I tak jak mówię, tak się najpierw patrzy na całokształt, potem po kolei analizuje i macie tą diagnozę, taką już wiecie, z czym powalczyć. I oczywiście taką diagnozę można robić, no powiedzmy raz na rok, bo jak mi tu wyjdzie jakaś sprawa, to się ją ściągnie, to potem jak się ściągnie, to znowu się zrobi miejsce na nową sprawę, co może wyliść. I tym sposobem oczyszczanko za oczyszczankiem daje nam polepszenie życia. Ale tutaj, o, widoczne, pięknie. Także tak to ciekawie wygląda. Jeżeli chodzi o moją piórową działalność, to wygląda to w tenże zacny sposób. Odwieczna ta ściereczka do wycierania. Ja ładuję szczykawką. Będę ładowała te dwa pióra, bo one mi są potrzebne do pisania w Księdze Cieni. I mi się wykończyło, jak byłam teraz na wakacjach. I one będą ładowane czarnym parkerem. Natomiast ja mam takie cztery pióra, które używam do pisania wszystkiego. Tak, bałagan, bałagany. I teraz tak, lami mam napełnione granatem. To mam napełnione czarnym. To sobie chyba napełnię czerwonym. A może to zielonym. Zobaczymy, bo w ogóle najśmieszniejsze jest, że one jak się nie używa, to wysychają, więc po prostu trzeba używać. Więc może to zostawię, bo było używane, a sobie napełnię to, żeby nim popisać, bo piórami trzeba pisać, słuchajcie, to jest jak z samochodem. I logistyka tutaj musi być. Ja mam takie popierdółki. Hero też jest dobry. Nikt mi nie powie, że nie. Także w razie czego na spokojnie. Tu mam granat Parkera. Ale mam jeszcze właśnie jakieś takie niebieskie, zielone. Dużo mam takich, bo one są ładne. Dużo mam. Też muszę to kupić, bo już mi się będzie kończył. Jest czerwony. Czerwony to może nie tak, ale o, ten sypia. A ostatnio w Guspolu miałam sepię kupić, tylko się wkurzyłam, bo jakaś kolejka była, w ogóle jakieś dramy się odbywały. No, także tak, mam jeszcze fiolet. Takie mam różne rzeczy. No i będę napełniała teraz, ale tak jak mówię, tym dopiero skończyłam pisać, mi się dopiero wypisało, to chyba je zostawię. Lami jest w razie W.
ale któreś z tych, żeby wszystkimi piórami popisać. Chociaż ja w ogóle jestem fanka ostatnio tego, no bo one są takie astrologiczne. One są w sumie te. Są w sumie te same, tylko ten ma ładny deseń. Wszystkimi się dobrze pisze, a wszystkimi trzeba pisać, bo tak. Wszystkimi trzeba pisać, bo pióra niestety, jak się raz już załaduje, no chyba, że się je wyczyści, też miałam. Mam pióra, które leżą wyczyszczone. Na przykład, już pokazuję. O, tu mam wyczyszczone pióra różnorakie, złote, srebrne, ale powiem szczerze, że nimi się może tak wygodnie nie pisze. Są piękne, one do zdjęć, ja tu je nawet może powinnam wyciągnąć, bo one są takie do zdjęciowe. Pięknie to na księdze będzie wyglądało, ale do pisania nie są tak wygodne jak no takie, no wiecie, już lepsze pióra. Te to są, dobre są, ale nie to samo. Natomiast wyględne, no. Czekałam na ostrość. No więc Azalisz mam pouzupełnione. Kabel przydatna rzecz tutaj przy okazji do ładowania słuchawek i różnych innych rzeczy. Te są z końcówkami 1,5, 3,8. O, po żadanicach sznurek jeszcze, nie pytajcie. Tutaj mam czarnych, tu jest fajny pędzelkowy. Bardzo dobrze się go używa. Pilot czarny, jak to już wiadomo. Dwa te grube czarne, cienki czarny, gruby czarny, którego końcówka już się wsysnęła, więc musiałam zakupić nowe. I kuratakę do robienia liternictwa. Takie rzeczy mam w podstawowym piórniku, a w tym drugim wiśniowym. Proszę bardzo, właśnie te różne rzeczy, których używam do szybkiego pisania. No i od Wisienek dostałam takie piękne pióro, ale to pióro jest raczej używane do księgi cieni, nie do takiego pisania, wiecie, bazgrołów moich wszelakich, więc jakby inny użytek, bardziej rytualny ma. No i co? I tak wygląda piórnik. Tu jeszcze jakieś popierdółki, tam gumka, ten klej w razie W, linijka do ołówka i to jest taka podstawa, z którą jeżdżę, natomiast już cały albercik mazaczkowy, to jest inszość, może pokażę wam w kolejnym vlogu, zobaczymy. No, takie tam, takie tam. A, jeszcze właśnie, czemu ja się włączyłam? Znaczy, to jest moje wszystkie ołtarzowe, nie wiem, czy ktoś od tej strony widział. Na razie jest bałagan, bo ja tak troszkę dopiero wróciłam. Tu mamy mikrofon, tu mamy kamerę, tu mamy wszystko, ale no, przygotowania do kawki też polegają na tym, że ze sprytnego miejsca trzeba wyciągnąć statyw i na statywie kawka odbywać się będzie. O, a tak wygląda nasz cukier, bez opisu już są sprzedawane. Cukier na wrogów do zażygania, jakbyście nie wiedzieli. O, już tu idą, to przez sekundę. Zamówienia. Już cztery. I za chwilę będzie no. Wszystko na ten temat. No i bardzo dobrze. Właśnie minuta, to jest ten cukier. No. No, a ja dzisiaj taką przypominajką wam ogłoszę NUF, bo NUF jest jutro, 11. Przypominajka zrobiona, także tak świeczka się pali, po kawie z wróżką zaraz lecimy do roboty. I nie będzie logistyki, miała być karteczka, nie będzie karteczek. Słuchajcie, jest po kawce, właśnie wychodzimy. Ile zamówień jest? Już jest 17. 17, a to jest edition limited, nie będzie dużo. Ja idę, słuchajcie, po torbę. Zastanawiam się, czy wyjść z tych dresów, bo... Ale mi jest wygodnie. Idę dzisiaj latać, to chyba w dresie polatam, niech ja spojrzę. Może być, w lusterko spojrzałam. Czyli biorę tylko tą torbę i lecę, bo jest dosyć ciepło. Chyba, że może dżinsy. Mamy chude nóżki. Dylematy, dylematy, nic. Dużo do pozałatwiania, biegnę. Chciałam wam pokazać moje buty, to znaczy to jest moja zdobycz z urlopu. No właśnie, są takie kolorowe. Aczkolwiek jeszcze wam pokażę inne zdobycze, ale to jest właśnie pierwsza. W dresie jednak, bo wygodnie. Idziemy, kura wyścigowa. Nie chciałam mówić przy ludziach, ale moja codzienność. Poczta Polska.
potem moja codzienność tam, no nie codzienność, ale do Chińczyka będę szła w dziesiątko. Właśnie te maziaje. Maziaje mamy, ale to wam w domu pokażemy. A teraz zobaczcie sezon fontanny Rules. Uważam za otwarty. I są te largonie. Ojej, ojejku. Nie lubimy. Nie lubimy, bo one to nie są nasze ulubione kwiaty. Tutaj jakieś krzaczorki posadzili, co też urosły, widzę. Nie jest źle. No. Jest powiedziane, że dawno nie robiłam mierzymy. Mam trzy rzeczy do przymierzenia. W sumie można by było w jakimś vlogu kawałek uskutecznić mierzenie. Mam siatkę, ciuchu. Także siatka, ciuchu, bo mam sukienkę, parkę, bluzkę. A Dorota ma zamówioną super parkę w kropki, Dorotki. Także, ale to za tydzień będzie. A sukienka też jest tak. Zresztą bardzo podobna, ale będzie tak wyglądała różnie, jak... No bo jesteśmy trochę różne, jakby ktoś nie zauważył. Jakieś pół metra nas różni, nie? Nie, żartuję, chyba nie. Nie no. Nie no, gdzie? Nie w życiu. Nie. No ale... Jesteśmy tyle różne, że... Super. Będzie wszystko wyglądało inaczej. Nasz lub! Action! Action! Stajemy koło actiona! Tiru! Juhu! Prosimy tam! Jedyny słuszny sklep! Dobre zatowarowanie chcemy! Tam pan jeszcze pojedzie dwie dróżki dalej na prawo. Tak! Nie na lewo do sklepu! Rób zdjęcia zaraz, bo ja tu nie prowadzę absolutnie, nie, ale też nie. Nie, na szczęście mamy czerwone światło. Tak. Dobra. Patrzcie, co tu jest. Action! Nasz, to jest nasz drugi dom. No. Pan tam pojedzie, już mówiłam. Takie kolejki się robią dla nam. My God. O, jedzie papa Action. Papa. Wiesz, gdzie skręcić. Uhu. To my fanki, psychofanki wręcz. O, to no. Też by mogło być. Tak, się ugryźć. Dałoby się to Audi, no bym się nie pognie. Tak, o, tam Mercedes był nawet. No. To my wjeżdżamy tutaj, zgadnijcie po co. Znaczy media ekspert. Codziennie niskie ceny. Zobaczymy. Pamiętacie walkę z Zastą, ze zmywarką 3 miesiące? Jak no. Ukradli. Ale... No mam nadzieję, że to jest przypadek jednostkowy, bo idziemy popatrzeć na ten. Na? Powiedz to w twarz. No to do kawy. Do kawy. Do kawy to. Ekspresy. O, jaki ładny otwór tam stoi. Idziemy pokukać. Idziemy kukać. Teraz pani mówi. Teraz ja mówię. No byliśmy w tym Media Expert i uwaga, widać mnie w ogóle? Na pewno nie. Poczekaj, zrobimy okienko. No. Bo teraz przez to słońce ja nie widzę po prostu. Jest okienko. Jest okienko. Jest impreza. No i jest sytuacja następująca, że zostały zakupione głośniki do komputera, bo nam wysiadły. Nie jest to zbytek. Ale został zakupiony ekspres. Tak, że będzie można przyjść na kawę. Na kawę, jeszcze nie, mebli nie ma, ale ekspres. I jest DeLonghi. Ja nie wiem, jak się mówi to, iż tą firmę. Ale w reklamach ostatnio było coś tam ekspres DeLonghi, ekspres DeLonghi. No więc DeLonghi są. Jakiś nowy model z monitorkami, siwe dymy, nie wiem, czy na motorach. Kawa ma być dobra. Zresztą u nas kawa zawsze będzie dobra. Z miłością będzie podana. Możemy was nawet w tym cukrze moczyć. W różowym? Tak, w różowym cukrze. Teraz jedziemy do Lidla. No. Oj, zobaczcie, mamy owoce dziwne. Pitaja. Widzicie, widzicie, nie? Ładne są. Podobają mi się. Mamy w Lidlu. Trzeba czasem. Słuchajcie. O, nie ma ostrości. Ostrość mi zabrało. Dobra, mamy to. Meble. Znaczy w garażu. Tu jest pudło.
jakieś, a to będę odpakowywać. A tu mam meble w garażu, stół i regały. Oprócz tego 1500 rzeczy w aucie. O, taczka do noszenia zakupów. Proszę bardzo, delonge. Jedzie, jedna. Mam rówki. O, trzeba je skończyć, bo tu się zagnieżdżają znowu. Ktoś ostatnio mówił, że solą. Musimy wziąć tą egzorcyzmowaną. Egzorcyzmuję na mrówki. A tu? To jest takie sprytne, no. Kto tak ma, proszę Państwa? Kto tak ma? Taczkę na zakupy. Na zakupy. Nie powiem, co tu się dalej dzieje obok, nie? Ciężkie. Najgorsze to, że nie można tak złapać, a to może w ten. O! O! Taczka się wywala. Na szczęście jest pusta. O, tak. Już. Taczka na zakupy. Fajna, my ją kochamy. Tak. Niby daleko nie mamy od garażu do domu, no, ale tak, jednak tak. Zawsze. A trzeba jeszcze mrówki zakupować. Idę po domu Stosik. Taki wlożek. No. Sympatyczny wlożek. Nie, ja tutaj tam mam eko. Ale wezmę te mniej eko. O, już mam się... Lagus, lagus. Przeganiamy. Lagus, lagus. No dobrze, słuchajcie, bo holsiaty musi być. To znaczy, to jest połowa, zaraz będzie następna. To nie, to jest kwas chlebowy, to się nie liczy. Dobra, nabrałam dużo serków i nabrałam... To jest sos waniliowy, natomiast ja generalnie nabrałam dużo z sosem cynamonowym, no bo były w dobrej cenie, a ja i tak to wszystko zjem. Śmietana 18. Dwie paczki tych pomidorów, tylko jedna gdzieś zniknęła, bo będziemy robić leczo wspólnie, więc ten. Rec, mango i cytryna, też dwie sztuki wziąłam. Zaraz pójdzie do lodówki, to się napijemy. Deser śmietanowy, nie mam pojęcia jaki będzie. Nabrałam mnóstwo serów, słuchajcie, takich do przygryzek. Będę sobie robić wieczorne przekąski. Pleśniowe, powiem wam tak. Tego nie jadłam z orzechami, to nie wiem, ale ten ser brytyjski, British ser, jest tak słodki z rodzynkami, że smakuje jak sernik, ale taki dobry sernik, taka pychota po prostu. Gouda no to do kanapek, tu mam jabłka do drinka, pizza Giuseppe, jedyne słuszne, to jest koło ratunkowe w razie W. Słuchajcie, w Lidlu salami z orzechami włoskimi. Twarde, po prostu trzeba mymłać, ale to jest lepsze niż chipsy po prostu. Pychota. Uwielbiam, to też wzięłam na przygryzkę. Tu wzięłam całą łopatkę, tak? Łopatkę wieprzową, bo jak będziemy robić to leczo, to będzie na łopatce i na kiełbasie, której tu nie widzę, ale wam pokażę. Chorizo. Tutaj mamy szynkę. Tu mamy kolejną szynkę. Dorota nie chłosy. O, mamy tą chorizo. No właśnie, więc będzie na ostrej kiełbasie i na łopatce leczo. I tu mamy do drinków marchewkę, a tu mamy bułki do bułek i tu jeszcze te cytrusy do drinków. Aloe vera w takim pośrednim, ni dużym, ni małym opakowanku. I tak pięknie pachnie ten myjący pudding pod prysznic, że po prostu musiałam wziąć, chociaż cien nie lubię, ale... Ale wzięłam. Nie wiem, czy jeszcze jest, jak to oglądacie. Pewnie nie. Może jest. Słodycz miłości na wrogów. Jeszcze tu Dorota widzę zachapnęła te żelki. I mamy cebulę, bo też będziemy robić przecież do lecza. Czyli ja się szykuję tak na niedzielę z rzeczy, które te. No to na razie tak stół to spakuję, pokażę wam resztę. Dla Harbiny. Golonka dla hrabiny, pomyłka. Pomyłka, golonka nie. Dobra, ciasto Dorota mówi, że będziemy robić jakąś pizzę, jak będą jakieś resztki. Tak jest. To ja to... Dobra, już kiedyś mam. No, pomidory, kanember ziołowy jeszcze, kiełbacha i druga część aloe vera. I jeszcze tak, to drugie desperado, to już jedno widzieliście. Jedne korniszony. Korniszons, a drugie takie jakieś smakowe. Korniszony, o, proszę bardzo. I jeszcze pulpa mango do lodów. I jeszcze kawałek pomidorów do lecza.
No, dobra. No, tak to wygląda. To nie wygląda, ale jest. Nie musi. Bałaganu, ale jest myślanka. Kluski śląskie z kapustą z gulaszowym. Ja mam osobno, bo ja sobie z sosem. I też maślanka. Też smacznego.